Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie uchwytu do tabletu przeznaczonego do montażu w samochodzie. Jest to uchwyt firmy ART, model AX01. Uchwyt niedrogi, kosztujący około 40 zł, do którego pasują tablety o rozmiarze od 7 do 10 cali. Tak więc jeśli macie tablet o takiej przekątnej ekranu, jak najbardziej powinien zmieścić się w taki uchwyt. Za chwilę go sobie rozpakujemy. Zobaczmy jeszcze, jakich informacji dowiemy się z opakowania. Kompatybilność z urządzeniami o wymiarach podanych tutaj. To samo w języku angielskim. Z boku mamy instrukcję montażu na zagłówku, czyli wiemy, iż jest funkcja montażu na zagłówku, co jest bardzo przydatne również. Przeznaczenie: nawigacje satelitarne, wyświetlacze DVD, e-booki, wyświetlacze LED-owe oraz oczywiście tablety. Instrukcja montażu na szybie, czyli mamy dwie opcje: montaż na szybie, montaż na zagłówku, bardzo fajnie. I z tyłu jeszcze kilka ilustracji pokazujących nam, jak ten uchwyt możemy regulować, dostosowywać. Wygląda to bardzo ciekawie. No cóż, zajrzyjmy do środka. Jak widzimy, cały uchwyt jest w częściach jeszcze. Ok, to jest główna sekcja trzymająca nasz tablet czy inne urządzenia multimedialne. Z tyłu jest taka blokada. Jeśli ją odblokujemy, wtedy możemy dopasować rozstaw do naszego urządzenia. Ta część sprawia wrażenie dobrze wykonanej. Mamy tutaj miękkie wykończenia. Dzięki temu powierzchnia naszego tabletu bądź innego urządzenia się nie uszkodzi. Tutaj również mamy takie miękkie, antypoślizgowe wykończenia i logo firmy ART. Z tyłu wygląda to tak. Tutaj mamy element do montażu na zagłówku fotela. No oczywiście, jak to dokładnie działa, zobaczycie w pełnych testach, jak już założę ten uchwyt do samochodu, nagram recenzję, wtedy będzie wszystko widoczne. Tutaj również mamy takie gumowania i z tyłu zaczepy do zmontowania w całość tego elementu. I ostatnia rzecz, chyba najcięższy element zestawu, czyli przystawka. Najcięższa prawdopodobnie dlatego, gdyż tutaj mamy sam plastik, tutaj również, natomiast tu mamy troszeczkę metalu. Zobaczcie, na szybie mamy możliwość regulacji w tą stronę i tutaj wygina nam się również dość znacznie. Dzięki temu będziemy mogli wyregulować sobie nasze urządzenie i również montujemy to w ten sposób. Do samej przystawki jest dość duża, dzięki czemu bez problemu powinna utrzymać urządzenie na szybie. Mamy też takie pokrętełka, które blokują nam możliwość ruchu tego tabletu. Jeśli je sobie poluzujemy, wtedy to wszystko nam bez problemu się przemieszcza. Następnie skręcamy, blokujemy. Jest ok, naprawdę uchwyt wygląda całkiem fajnie. Jak na cenę 40 zł wydaje się być wykonany o dziwo przyzwoicie. Będziemy go oczywiście teraz testować i za jakiś czas zapraszam Was na pełną recenzję. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!